NASA znalazła życie na Enceladusie oraz Europie, księżycach Saturna i Jowisza? No, niestety nie znalazła. Tego typu artykuły wczoraj obsiały praktycznie polski internet. Na kilku portalach wręcz wprost napisano, że NASA znalazła życie na, czy też potwierdziła życie na Enceladusie. Oczywiście jest to bzdura, żadnego bezpośredniego potwierdzenia istnienia organizmów żywych na księżycach zarówno Saturna, jak i Jowisza nie mamy. Natomiast mamy potwierdzenie innych bardzo ciekawych rzeczy związanych z tymi księżycami i o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Na początek może trochę o samej konferencji. Według mnie była przeprowadzona bardzo, bardzo nieprofesjonalnie, powiedziałbym. Jedynie pan William Spark, który opowiadał na temat obserwacji za pomocą teleskopu Hubble'a jowiańskiego księżyca Europy, moim zdaniem wypadł odpowiednio. Okej, ale to nie jest odcinek na temat tego, w jaki sposób NASA przeprowadziła swoją konferencję, tylko o tym, co na tej konferencji zostało powiedziane. A zostało powiedziane bardzo dużo i bardzo ciekawe rzeczy mogliśmy tam usłyszeć. Przejdźmy sobie trochę najpierw do historii. 2005 rok, sonda Cassini, która badała system Saturna, natknęła się na coś bardzo dziwnego, związanego z jednym z księżyców Saturna, Enceladusem. Enceladus to dosyć mały obiekt i ciało niebieskie, ma średnicę zaledwie około 500 km, jest cały skuty lodem, a pod spodem, pod tą lodową skorupą najprawdopodobniej znajduje się globalny ocean. I można powiedzieć, że poniekąd właśnie to zostało potwierdzone podczas wczorajszej konferencji. W 2005 roku sonda Cassini odkrywa pióropusze wody wydobywające się spod powierzchni księżyca Enceladusa. Wydobywały się one przez specyficzne struktury na jego powierzchni zwane tygrysimi pasami. To takie pęknięcia, zresztą bardzo piękne, widzicie je teraz na ekranie, które znajdują się na południowej półkuli tego obiektu. Właśnie z tych szczelin na zewnątrz wydobywały się wspomniane wcześniej pióropusze. Sonda Cassini badała skład tych pióropuszy i w 2015 roku dokonała najgłębszego przelotu przez te chmury, jak się okazało, wody, które wydobywały się z wnętrza księżyca. Bardzo ważna informacja, która padła na wczorajszej konferencji, to to, że w tych pióropuszach znaleziono również gazowy wodór, a gazowy wodór może być idealnym pokarmem dla pewnego rodzaju bakterii, pewnego rodzaju prostych organizmów, które właśnie takiego wodoru potrzebują do tego, aby podtrzymywać swoje funkcje życiowe. A kolejna rzecz to mapy cieplne powierzchni Enceladusa. Naukowcy zbadali rejon tygrysich pasów i zauważyli, że bezpośrednio pod nimi, pod tymi szczelinami znajdują się właśnie jakiegoś rodzaju źródła ciepła. Wszystko to razem wskazuje na to, że najprawdopodobniej na dnie, tam gdzie znajduje się wewnętrzne jądro księżyca, skaliste jądro, znajdują się kominy hydrotermalne, które podgrzewają wodę, a ta cieplejsza leci ku górze, no i właśnie w postaci takich gejzerów wydobywa się przez tygrysie pasy na zewnątrz, a potem opada z powrotem na powierzchnię księżyca. Bardzo ciekawy okazał się być też skład tych pióropuszy, ponieważ w 98% składają się z wody i z tego wolnego gazowego wodoru, natomiast znajdziemy tam też śladowe ilości amoniaku, dwutlenku węgla i metanu. I te trzy składniki są naprawdę bardzo ważne w procesie wyjaśniania tego, co naprawdę zachodzi we wnętrzu Enceladusa, co tam się dzieje i czy to sprawia, że życie wewnątrz tego księżyca jest możliwe. Na istnienie tych kominów hydrotermalnych na dnie Enceladusa wskazuje również ten wolny gazowy wodór. Powstaje on w procesie serpentynizacji, czyli takiej reakcji chemicznej zachodzącej między ogrzaną wodą, skałą, z której składa się jądro Enceladusa, oraz dwutlenkiem węgla. I to istnienie wolnego gazowego wodoru w pióropuszach razem z mapami termicznymi no praktycznie na 100% informuje nas o tym, że znajdują się tam na dnie kominy hydrotermalne, podobne, które znajdujemy tutaj na Ziemi i dlatego możemy zaobserwować pewne zjawiska zachodzące w takim środowisku, tu na Ziemi i przenieść je niejako do Enceladusa, do wnętrza lodowego księżyca Saturna. Ale skąd właściwie ciepło potrzebne do podtrzymania takich hydrotermalnych kominów tak daleko od Słońca? Wiemy przecież, że istnieje wokół niego coś takiego jak strefa złotowłosej, czy też inaczej ekosfera, w której temperatura jest odpowiednia do tego, żeby zatrzymać wodę w stanie płynnym. Tam dzieje się to w inny sposób. Europa, czy też w tym przypadku Enceladus,
obiegają swoje planety macierzyste, Saturna i Jowisza. I w momencie, kiedy po swoich eliptycznych orbitach raz zbliżają się, raz oddalają się od planety, siły pływowe planety sprawiają, że księżyce są ściskane i rozciągane, a we wnętrzu nich po prostu powstaje dzięki temu ciepło. I właśnie to ciepło zasilać ma kominy hydrotermalne na dnie Enceladusa i również najprawdopodobniej Europy, ale o tym za chwilę. Wracamy na chwilę do tego naszego gazowego wodoru, który jest w pewnym sensie też wyznacznikiem kaloryczności, jak to nazwali, oceanu, czyli tego, jaki zasób energii jest dostępny dla ewentualnych organizmów żywych rozpuszczony właśnie w wodach globalnego oceanu Enceladusa. Pan z NASA bardzo infantylnie określił to jako 300 pizz na godzinę w tych pióropuszach, które się wydobywają. No samego oceanu nie jesteśmy w stanie w tym momencie zbadać, możemy zbadać to, co z niego się wydobywa, czyli te pióropusze wody. 300 pizz to jest dosyć dużo kalorii, zwłaszcza jak na mikroby w godzinę. Aczkolwiek pytanie, jakich pizz? Czy to pizza 4 sery, czy też jakaś bardziej na przykład wegetariańska pizza? Wszystko to ma znaczenie. No bardzo nieprecyzyjna odpowiedź, ale co zrobić? Natomiast no, jest tej energii wystarczająco dużo, żeby takie życie, proste życie podtrzymać, a na prostym życiu może wyewoluować oczywiście to bardziej skomplikowane, także nie wiadomo, co może ewentualnie czaić się we wnętrzu Enceladusa. Aczkolwiek też, no, tak jak wspominałem na początku, to absolutnie nie mówi, tak, tam jest życie, to nie potwierdza, że życie tam jest. To tylko pokazuje, że warunki są naprawdę dobre do tego, żeby życie mogło tam istnieć. Kolejnym biomarkerem, który może wskazywać na to, że na Enceladusie znajduje się jakieś życie, a który został wspomniany na wczorajszej konferencji, jest metan. Ten może powstawać na przykład w procesach geologicznych, ale też w procesach biologicznych podczas tak zwanej metanogenezy. Drobnoustroje pobierają właśnie ten gazowy wodór, pobierają dwutlenek węgla, no i efektem ubocznym jest energia oraz właśnie metan. I być może ten metan, który znajdujemy w pióropuszach wydobywających się z Enceladusa, jest właśnie produkowany w takiej metanogenezie. Jak więc widać, Enceladus rokuje bardzo, bardzo dobrze. Ale kolejne odkrycia, o których mówiono na wczorajszej konferencji, dotyczą jowiańskiego księżyca Europy. A właściwie również pióropuszy, które z tej Europy miałyby się wydobywać. W 2014 roku teleskop Hubble sfotografował Europę, a na niej w pewnym miejscu sfotografował również coś, co wyglądało jak taki właśnie wodny pióropusz, taki gejzer, który wyrzucił materiał spod powierzchni tego lodowego księżyca. W 2016 roku teleskop Hubble znowu sfotografował Europę i znowu natknął się na taki sam gejzer w tym samym miejscu. Pytanie, które padło podczas konferencji, to bardzo dobre pytanie, czy to nie jest jakiś defekt teleskopu, czy to naprawdę był gejzer, czy możemy w 100% potwierdzić, że to również coś podobnego, co ma miejsce na Enceladusie. Pan William Spark, o którym już wcześniej mówiłem, odpowiedział na to pytanie, że no, są praktycznie na 100% pewni, że jest to prawdziwy gejzer. Prawdziwy pióropusz, wykluczyli praktycznie wszystkie możliwe błędy, które mogłyby się przyczynić do tego, że zarejestrowano by coś innego. Łącznie z tym, że cały ten obraz, znaczy to miejsce, było robione zupełnie innym miejscem, innym obszarem matrycy. Teleskop Hubble był obrócony w stosunku do tego, w jakiej pozycji znajdował się wcześniej, więc niemożliwe jest to, żeby był to właśnie jakiś błąd matrycy, który w tym miejscu konkretnym występuje. Dlatego też Europa również praktycznie z całą pewnością posiada tego typu pióropusze wodne i taki pióropusz będzie badała sonda misji Europa Clipper, która już niedługo w latach 20. ma wystartować z misją właśnie do tego księżyca. Co ciekawe, dużo wcześniej sonda Galileo stworzyła mapy termiczne powierzchni Europy, coś podobnego jak sonda Cassini zrobiła na Enceladusie. I teraz uwaga, w miejscu, gdzie teleskop Hubble zauważył ten właśnie pióropusz, znajdują się dokładnie takie same odczyty jak na mapach Enceladusa, czyli ciepłe miejsce pod pokrywą lodu, znajdujące się w miejscu, gdzie na zdjęciu z teleskopu Hubble wydobywał się pióropusz. Dlatego też zakładamy, że procesy, które zachodzą we wnętrzu Enceladusa, zachodzą również we wnętrzu Europy i to sprzyja temu, aby również w głębinach Europy mogło rozwijać się jakieś mikrobowe życie. Sonda Europa Clipper na swoim pokładzie będzie miała również specjalny radar, który spenetruje lodową pokrywę Europy, sprawdzi, jak wygląda globalny ocean oraz dno
znajdujące się na powierzchni właśnie tego skalistego rdzenia, który znajduje się wewnątrz Księżyca. Także w latach 20-30 być może poznamy odpowiedź na to pytanie, czy w tych księżycach, czy w ich głębinach faktycznie znajduje się życie. A potem, jeżeli faktycznie odkryjemy, że ono się tam znajduje, no to pozostanie jedynie wysłać lądownik, który przebije się przez tę lodową skorupę i sprawdzi, jak to wszystko tam wygląda. A jak to wszystko tam wygląda, mówiłem już w odcinku właśnie o poszukiwaniach życia na Europie, który możecie sobie zobaczyć na kanale Astrofazy. Link oczywiście jest w opisie, więc serdecznie zapraszam. Zwłaszcza, że jest to bardzo ładny odcinek, bo kręcony w płockim zoo, więc widoczki też są bardzo, bardzo ładne. To tyle, jeżeli chodzi o wczorajszą konferencję. Na pytanie, czy bardziej skłaniałaby się ku Enceladusowi, czy też Europie, pani z NASA odpowiedziała, że jednak Europa jak dla niej pozostaje w większym centrum zainteresowania, z tego powodu, że chociażby na Enceladusie jest dużo właśnie tej energii w postaci tego wolnego wodoru, a jeżeli byłoby tam rozbudowane życie, no to pochłaniałoby ten wodór i byłoby go znacznie mniej. Aczkolwiek, no nie wiadomo, być może jest nadprodukcja po prostu i również coś tam może w głębinach występować. To nie jest jakby rozstrzygające, to tylko są takie domysły tejże pani naukowiec. Aczkolwiek mówię, no to nie jest potwierdzenie życia, jak niektóre portale pisały. Dzisiaj widziałem już, że te tytuły były zmienione, bo ludzie żywo reagowali w komentarzach, twierdząc, że jest to clickbait i nie, prawdą jest, że życie zostało odkryte. I bardzo dobrze zwracajcie na to uwagę, jeżeli ludzie będą reagować w komentarzach, bo no tam tylko jest ta nasza siła, to być może troszkę zawalczymy z tym wszędobylskim clickbaiterstwem. I to tyle, jeżeli chodzi o wczorajszą konferencję. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. No a my będziemy czekać na dalsze informacje co do misji Europa Clipper, bo w niej jest jakby największa nadzieja na to, że coś ciekawego możemy jeszcze się dowiedzieć. Niestety sonda Cassini już w tym roku kończy swoją służbę, zostanie zniszczona w atmosferze Saturna, tak żeby właśnie na przykład nie spaść na taki księżyc i nie zanieczyścić go różnymi dziwnymi rzeczami, które zabrała z Ziemi. Jeżeli chodzi o konferencję NASA, o te wszystkie linki, to wszystko znajduje się w opisie, więc polecam zajrzeć tam i zapoznać się samemu, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu i w kolejnych produkcjach na kanale Astrofazy. Cześć, trzymajcie się. Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.